Cześć, tu Sebastian, Kaszubian Reviewer. Witam w marcowym wydaniu geocachingowych wiadomości. A dziś będzie o spotkaniu na żywo z geocachingowymi podróżnikami, zmianie terminu centralnych obchodów 20-lecia geocachingu, rozstrzygnięciu konkursu, najnowszej wersji oficjalnej apki, nowych suwenirach, przyszłych lapkach i o tym, co wspólnego marsjańska misja ma z geocachingiem. Zapraszam. Koronawirus skutecznie uniemożliwił nam międzynarodowe podróże i poznawanie innych krajów poprzez geocaching. Dlatego też spotkam się z trojgiem geocacherów, by przenieść się w inne części świata, choćby z siłą naszej wyobraźni i porozmawiać o tym, jak geocaching wygląda poza Polską. Rozmowa będzie całkowitą improwizacją i liczymy tu na interakcję z Wami, bo będzie można komentować i zadawać pytania. Spotkanie będzie na żywo transmitowane na moim kanale i ruszamy w sobotę, 13 marca o 12. Zapraszam i do zobaczenia. Zapewne doszły Was wieści, że termin centralnych obchodów 20-lecia geocachingu w Seattle został ponownie przesunięty o rok, na 2022. Takie są konsekwencje panującej zarazy, która odpuszcza bardzo powoli. Na marginesie tej informacji wspomnę, że niektórzy może pamiętają, że wspominałem kiedyś o takim cache'u bez lokalizacji, tak zwany locationless cache. Chodzi na Signalu albo na jakimś banerze, który można zobaczyć na eventach. Otóż będzie można go szukać i odnaleźć, zalogować do końca 2022 roku. Nie jest to zaskoczeniem, bo eventy nie odbywają się obecnie prawie nigdzie. A co do eventów Community Celebration, będzie można je organizować także do końca 2022 roku, więc jest jeszcze trochę czasu na to. Dziękuję za udział w zabawie, konkursie na podpis zdjęcia. Autorem podpisu, który dostał najwięcej głosów, jest Kuba Sam. Albo Kuba Sam, zdobywając 13 głosów w chwili filmowania. Gratuluję i proszę o kontakt na maila. Ponieważ nie ma nowych zdjęć, konkursu w tym miesiącu nie będzie. A co do osobistego dostarczenia nagród, które planowałem, chciałem to zrobić na polskim mega evencie, ale jak wiemy, termin mega w Gdyni musiał zostać zmieniony kolejny raz, co chyba nie jest zaskoczeniem dla nikogo. Tak więc nagrody będę musiał dostarczyć w inny sposób, prawdopodobnie pocztą. Próbuję znaleźć najlepsze rozwiązanie i będę o tym informował. Z trochę bardziej pozytywnych informacji to 16 lutego ogłoszono aktualizację oficjalnej apki, która zawiera teraz proste statystyki. I możemy tam znaleźć Matrix, liczbę znalezień w ciągu, kamienie milowe. No, taka mała rzecz, a cieszy. Od 24 lutego jest możliwość zdobycia 3 nowych suwenirów z rodziny Cudów Świata. Cuda Natury, Cuda Układu Słonecznego, a po zdobyciu tych 2 Ultimate Explorer, czyli odkrywca najwyższego poziomu, coś w tym rodzaju. Jeśli nie widzicie tych opcji w swojej aplikacji, zwróćcie uwagę, czy macie wersję 8.42 lub wyższą. Więcej o tej akcji możecie znaleźć w artykule podlinkowanym pod tym filmem. Zespół zajmujący się Adventure Labs, czyli lapkami, ogłosił, że ciągle wyszukują kandydatów do kolejnych labek i starają się, by pojawiały się one we wszystkich częściach świata i były jak najbardziej dostępne. W poście na forum napisano, że HQ, czyli centrala, stara się, by każdy posiadacz premium, który spełnia kryteria, miał możliwość założenia tego typu skrytki. Przynajmniej jednej, bo niektórzy mogą mieć 2 lub 3 takie możliwości. Ważną rzeczą jest, że usunięto
końcowy termin dla tworzących lapki i kolejne pule będą rozdawane dwa razy jeszcze w tej połowie roku 2021 oczywiście. Ale by być uwzględnionym, trzeba upublicznić laba już przyznanego do 31 marca lub 30 czerwca tego roku. Podejrzewam, że słyszeliście o marsjańskiej misji Perseverance Rover. Jej celem jest zbadanie geologii czerwonej planety. Co może być ciekawe dla geocacherów, to fakt, że pojazd, który ma jeździć po powierzchni Marsa, ma geocachingowy kod do śledzenia, który będzie można zobaczyć i zalogować, gdy zostaną przesłane zdjęcia z wysłanej tam kamery. Link do strony tego travel baga podaję w opisie. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że w chwili, gdy filmuję, już 16 tysięcy obserwuje tę stronę, co oznacza, że gdy kod zostanie ujawniony, wszyscy ci ludzie zaczną logować odkrycie tego travel baga, co spowoduje lawinę e-maili. Więc jeśli nie chcecie dostać tysięcy e-maili, ostrożnie z tym obserwowaniem. I wiadomość z ostatniej chwili dotycząca strony geocaching.pl. Jak zauważyliście, strona nie działa. Wiąże to się z bardzo poważnym pożarem serwerowni. Przyszłość strony nie jest jasna, ale wiem, że Spider robi wysiłki, by strona ponownie pojawiła się w cyberprzestrzeni. Niewiele więcej można tutaj dodać. Po prostu musimy czekać na rozwój sytuacji. I to by było na tyle. To wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam kolejny raz. I jak zwykle, cachujcie bezpiecznie.